Witam Was, moi drodzy, w kolejnym filmiku. Troszeczkę chyba nietypowym, co? Słuchajcie, muszę ściszyć muzykę. Dzisiejszy filmik to jest takie wyzwanie i podjąłem decyzję, że czy mi się uda, czy mi się nie uda, ten filmik i tak zostanie wrzucony. To jest dla mnie taka forma motywacji. Moi drodzy, o co chodzi, już Wam tłumaczę. Jak zapewne wiecie, 5 lat temu, rok 2017, 16 w zasadzie, dosyć mocno jeździłem na rowerze, szykowałem się nawet pod jakieś zawody. Później miałem coraz gorsze problemy z kręgosłupem, które mnie wyeliminowały z jakichkolwiek sportów w zasadzie. Te problemy z kręgosłupem, można powiedzieć, że jestem w stanie załagodzić, albo przynajmniej zrobić, że nie mam bólu, poprzez waporyzację CBD oraz THC, czyli zwykłej marihuany, takie jak możecie kupić od ziomka na ulicy. Tyle, że żebym nie miał przypału, kupuję to sobie w aptece, tak? 600 zł za 10 gramów, ale nie o tym mowa. Mowa o tym, że dzisiaj mam takie zadanie, żeby przejechać się na rowerze troszeczkę i zobaczyć, czy uda mi się zrobić. To nie jest żaden rekord, bo to nie jest dużo, ale po prostu tyle najwięcej jeździłem sobie kiedyś, jak robiłem treningi, no to średnio robiłem takie 50-kilometrowe, 60-kilometrowe, czasami przejażdżki koło 80 km. I raz sobie zrobiłem wyzwanie, przejadę się 100 km. No to po prostu przejechałem się te 100 km. Czy to było jakieś wielkie wyzwanie? No nie do końca. Wydolnościowo wtedy nie było to dla mnie przynajmniej wyzwaniem. Prędzej z kręgosłupem miałem wtedy też problem. Tak jak teraz, 10 km i drętwienie rąk, a za chwileczkę nóg. No niestety, jak się ma wypadniętych kilka kręgów, stenozę, ucisk nardzeń kręgowy, no to są takie właśnie efekty tego. Aczkolwiek zaraz też zawaporyzuję CBD i powinno to pomóc. Nie mogę w tym momencie THC waporyzować, no bo wiadomo, będę jeździł po drogach publicznych, więc to by nie za bardzo było mądre. I moi drodzy, wyzwanie jest, żeby przejechać 100 km. 100 km to jest taki mój cel. Pewnie jak przejadę 90, też będę zadowolony. Jak przejadę 80, też będę zadowolony, ale nie oszukujmy się. Będzie mi brakowało. 100 to jest taka cyfra odpowiednia. Na ten moment przejechałem niespełna 10 km. Co mogę zauważyć? Aha, bo jeszcze warto zauważyć, że kilka miesięcy temu przeszedłem bardzo ciężko COVID-a. Gdzie lekarze mi mówili, że będę się rehabilitował, żeby w ogóle wrócić do stanu funkcjonalności czy coś. No to około 3 miesięcy do pół roku, żeby w ogóle funkcjonować. A jak zapytałem lekarza, że w sierpniu chcę przepłynąć kajakiem Polskę w zasadzie, w skrócie mówiąc, no to postukał się w czoło tylko. Jak wiecie, mamy już kilka spływów za sobą kajakowych, jeden dwudniowy na Odrze. Ostatnio pływałem po morzu, za niecały miesiąc ciśniemy na 4 dni na Wisłę. Są takie, wiecie, żeby się nauczyć wprawy takiej, nabrać obycia w tym całym namiotowaniu, też kempingowaniu. No i wiecie, to, że lekarz mi tak powiedział, to ja oczywiście zrobię wszystko, żeby udowodnić mu, że tak nie będzie. Bo zawsze starałem się, zawsze mój organizm starał się adoptować do moich debilnych pomysłów. Czyli jak stwierdziłem mu, że chodzimy, nie wiem, 10 lat na siłownię, a że byłem od dzieciaka dosyć silny, zapomniałem sobie w ogóle buty zapiąć, z pedeki. Teraz sobie przypomniałem. No to mój organizm się po prostu musiał przyzwyczajać. Ja mówię, od dzieciaka byłem silny, więc już nie pamiętam, ile miałem lat, 16 lat czy coś, to tam już było ponad 100 kg na klatę i organizm musiał się adoptować w takim młodym wieku. Od razu mówię, że te problemy z kręgosłupem to nie jest po siłowni akurat. O, inny temat. I teraz, moi drodzy, jadę sobie i zauważyłem jedno. Ogólnie dopiero skończyłem brać leki na serce, Concord jakoś to się nazywa. W sumie odstawiłem, a powinienem jeszcze brać chyba do czerwca i powinienem iść na wizytę do kardiologa, bo miałem problem, mam problem, że mam zbyt wysoki puls cały czas, mam szybko skurcz, a jak pompowałem koła w rowerze, no to miałem około 120. Jak się krzątałem koło roweru, szukałem, nie wiem, kasku, rękawic, kask już jeden rozwaliłem, łeb mi uratował. Widzieliście pewnie na tym kanale filmik, uratował mi życie, on i znak drogowy, o który się roztrzaskał, żeby nie wypaść na drogę. No to miałem ten puls, jak się tak krzątałem, koło 100. Też troszeczkę za duży. I kiedyś jak jeździłem, ja zawsze patrzyłem na puls.
puls 147-148 to był mój idealny puls do regeneracyjnej jazdy. Ja tak mogłem jechać. 148, 150, 5. Oto już był taki, że wiedziałem, że się zacznę męczyć po jakimś czasie. No wiadomo, jak robiłem jakieś interwały i tak dalej, moje serducho akurat zawsze miało zdolność do mocnego pompowania, w sensie częstego pompowania skurczy, bo przy interwałach potrafiłem mieć niejednokrotnie powyżej 200 puls. I czy za dzieciaka robiłem jakieś interwały, czy nawet jak jeździłem 5 lat temu na rowerze, no to przekraczanie granicy 200 nie było dla mnie problemem. Dzisiaj nie zamierzam tego robić, mimo wszystko, żadnych interwałów. Staram się jechać regeneracyjnie, tak, żebym złapał oddech i żeby było mi dobrze. Aczkolwiek to mi wychodzi puls około 157-160. Jako tako nie męczę się, nie odczuwam tego, ale coś serducho sobie nie do końca radzi. Aczkolwiek 5 lat nie jeździłem i jestem cięższy o jakieś... Wtedy jak jeździłem na rowerze, to się przygotowywałem pod zawody, ja miałem chyba 113 kg. Teraz mam 120, 123 może. Ciężko mi powiedzieć, bo jakoś też się tak nie ważyłem. Oczywiście możecie powiedzieć, że gruby tłuszczok ze mnie i tak dalej. Co jest też w zasadzie prawdą. Aczkolwiek trzeba też mieć pod uwagę, że ileś tam lat na siłowni też zrobiło swoje i ogólnie nawet jak dobrze wyglądałem, to moja waga to było 96 kg, to dobrze naprawdę wyglądałem. Miałem... Też wysoki jestem, tak? Powiem wam może coś na temat roweru. Jak się w ogóle przygotowałem, bo się źle przygotowałem. Oczywiście na plecach standardowo Camelback, e-food czy coś takie, coś Kubuś mi kupił. Jak miałem COVID i nie mogłem nic jeść, a na COVID zleciałem mocno z wagi, nie wiem do ilu. No i co, rower to jest Giantik, którego kupiłem jakiś czas temu, którego sobie doposażyłem. Tutaj widzicie, mamy Sigma, licznik. Przejechane mam prawie 10 km, 7,8 km. Puls, tak jak z wami teraz gadam, 124-125, za wysoki. Kadencja, w której staram się jechać, jest bardzo niska. Prędkość, jaką się uzyskuje średnią, to jest w granicach 22 na godzinę, też jest bardzo niska. A kadencja, którą uzyskuję, to jest 77, ale no niestety nie mogę zejść na niższą, bo mi zaczyna rosnąć puls, na wyższą, bo mi zacznie rosnąć puls. Kolejna rzecz, którą się mocno obawiam, to kolana, które jak wtedy jeździłem, miałem rozpieprzone. I ostatnio jak robiłem coś, to sobie spieprzyłem kolano, dopiero mnie przestało boleć około 2 tygodnie temu, więc zobaczymy, czy sobie go nie zajadę od nowa. Dlatego muszę też pomału jeździć, starać się. Pod chatą skapnąłem się, że hamulec mi zdech. Znaczy myślałem, że trochę działa, ale nie działa. A w trasie chyba raczej hydraulicznych hamulcy nie za bardzo zrobię, więc jestem w pupie. Licznik bardzo fajny, to jest mój Sigma BC2716 STS. Ja go kupiłem za jakieś 700 zł może kiedyś. To jest naprawdę bardzo fajny licznik, bardzo jestem z niego zadowolony, duży, czytelny, dużo parametrów, które potrzebuję, wszystkie parametry, które są dla mnie najważniejsze, czyli kadencja, przewyższenia, puls, odległość i prędkość, mam wszystko na jednym czytelnym wyświetlaczu, bardzo lubię ten licznik. No co, rower trochę zmodyfikowany, jak widać na samym dole mamy, jak to nazwać teraz, bo przeważnie w rowerach są takie koloru wiadomo jakiego i takie, co się nie wolno mówić, czyli takie ciemne naciskacze. Tutaj są moi drodzy spedeki. To działa tak, że ja sobie zapinam buta. Nie wiem, czy mi się uda w takiej pozycji. Dziwna pozycja. I teraz mogę podnosić do góry też buta. Żeby się wypiąć, muszę zrobić ruch w bok. Myślałem, że będzie długo. Ciężko się przyzwyczaić do spedeków. Ale tylko jedną glebę zaliczyłem kiedyś, bo nie mogłem się wypiąć. Później się zdecydowałem, to na złą nogę się wypiąłem i zaliczyłem glebę. Koło księdza, tak nawiasem mówiąc. Pozdro grubas. A poza tym, jak jeżdżę nawet na rowerze czasami jakimś bez SPD-ków, tu też mam ten odruch, że jednak wypinam tą nogę. Siodełko tutaj mamy oryginalne, te giantowskie. Do kolażówki sobie przeniosłem, kupiłem takie. Wtedy myślałem, że mam problem z bike fittingiem ogólnie. Ja dużo kombinowałem z rogami, z kierownicą, z tymi uchwytami. A to się okazywało, że mi po prostu drętwieje od kręgosłupa. I kupowałem właśnie, jak widzicie, pantografy Santura tutaj mam. Ja kiedyś kupiłem siodełko, teraz ono jest w kolażówce, zapłaciłem za nie chyba 500 albo 700 zł. Kosmos po prostu kosmos. A niewiele mi pomogło, bo i tak mi to wszystko drętwieje. A co więcej tutaj jest? No jakieś tam przerzutki, jakieś Shimano, już nawet nie pamiętam jaki to jest. Nie, to nie jest Deore, to jest, a nawet nie wiem. Co będzie napisane? SLX-y, a no to fajnie. Taki rowerek, powiem wam, że
Nie wiem, ile on teraz kosztuje, ale kiedyś kosztował chyba w granicach 3500. No plus doposażenie go, no to w moim przypadku wyszedł w granicach 5 może tysięcy. No bo takie rzeczy typu, widzicie, licznik, pantograf, jakieś te pierdoły, latarki, lampki, nie pamiętam, czy amortyzatory tutaj wymieniałem, czy nie. Te wszystkie takie dodatki, SPD-ki, no to kosztuje jednak. No i na takim czymś zamierzam sobie przejechać tą trasę. Co ciekawe, to jest rower 29-calowy, bardzo odpowiada mi ta rama. Aczkolwiek do lasu, jak wjeżdżam, mam też 27,5 cala. No i mam jeszcze kolażówkę też, tak? Fajnie się tym jeździ. Ja tutaj, tam mamy eskę, dlatego ja troszeczkę zjechałem do lasu, żeby móc z wami w ogóle porozmawiać. I to był zły pomysł, bo we mnie coś złego wstępuje, jak ja wjeżdżam w las. Ja kocham jeździć po lesie. O, jakieś auto się zatrzymało, deszcz zaczyna padać. Ja kocham jeździć po lesie i już zacząłem cisnąć, już poczułem kolano lewe, zaczęło mnie boleć. Już sobie w boczek skręciłem, żeby pojeździć. Po tym po prostu kocham las, kocham taką jazdę na rowerze po lesie. Wertepy, wąskie ścieżki, jakieś trailowe coś. Jezus, uwielbiam to. Ale no wiem, że nie mogę, dlatego cisnę dalej. Pogoda jest dobra dzisiaj, oprócz tego, że deszcz pada co chwilę i są zapowiedziane jakieś ulewy, nawet bardzo duże. No, trudno, no co, no to zmoknę, to tyle, no co mam zrobić z tym. Akurat dzisiejszy dzień mi odpowiada. Od rana się czułem mega słabo jakoś. Czułem się, że to nie jest ten dzień, żeby robić te 100 km. No ale logistycznie ten dzień mi odpowiada. Później nie będzie mi za bardzo żaden dzień odpowiadał, więc nie chciałem tego odwlekać w czasie i dlatego tak wystartowałem. Słuchajcie, zaczyna padać już mocniej. Dlatego wsiadam na rower, moi drodzy, i kręcę dalej kilometry. Zobaczymy. Myślę, że co około te 10-15 km będę musiał robić taką 5-minutową przerwę chociaż. Ze względu na ten zachrzaniony kręgosłup. No i co? Byleby z rozsądkiem jechać i nie przeszarżować się. I od razu zaznaczam, że ja wiem, że 100 km to nie jest żaden wyczyn. Dla tych, co jeżdżą na rowerze, to się będą śmiali z tego. Ale z drugiej strony przeciętny Kowalski, taki co nie jeździ na rowerze, jak wsiądzie, i to wydaje mi się, że nie przejedzie 100 km tak za bardzo. Więc jakieś tam minimalne wyzwanie jest. A ja, tak jak mówiłem, od 5 lat nie jeździłem na rowerze. Nie licząc elektryka, gdzie jeździłem tylko na manetce. No i na wakacjach, ale to trochę zrobiłem. Szkoda, że nie mam Endomondo, mógłbym porównać sobie. W sensie, ja w ogóle skapnąłem się, że Endomondo nie działa, ja tego nie wyeksportowałem nigdzie, bo tam miałem fajne prędkości, na przykład kolażówką, jak robiłem trasy po 50 km, to miałem średnio powyżej 30 chyba 4 km. To jest takie dosyć przyzwoite prędkości. Trasę wybrałem sobie, w zasadzie nie mam do końca trasy, ale jest taka bez przewyższeń, większych przewyższeń, jakieś tam miałem wzniesienia 2%, 3%, ale są krótkie i małe. A tam widzę fajne przewyższenie w lesie. A może pojedziemy kawałek tam w ten las. Trasy póki co lecę sobie na Lubin, a później może na Trzebnicę, ale też mnie korci, żeby pojechać za Biedronką w ten las. W Lubinie on jest fajny, tam są takie góry fajne, ale to nie będzie mądre zbyt. No zobaczymy, nie wiem, gdzie wyląduję, nie mam pomysłu, po prostu wsiadłem i jadę. 5 minut później nie wjeżdżam w las, nie? No to co, 20,2 km przejechane. Czuję się dobrze. Wydaje mi się, że serducho troszeczkę zaczyna się uczyć i rozumieć, o co mi chodzi. Bo przy podobnych parametrach, mówię tutaj o kadencji i prędkości, zeszłem z tego pulsu już ze 156, 160, 162 nawet do 152, 150, więc nie znam się, co się dzieje, ale zrobiłem taki jeden odcinek, na którym się no przepaliłem troszeczkę. Mam ochotę tak pocisnąć gdzieś fest. Był odcinek, że zjeżdżałem, miałem na liczniku 30 chyba 6, jak ostatnio popatrzyłem, jeszcze nabierałem prędkości. Na końcu górki był żużel. I jak porządny żużlowiec leciałem bokiem. Byłem pewny, że będzie gleba i ładnie pozdzielane kolana. Takie gleby zaliczałem za dzieciaka, do dzisiaj mam blizny. Bo przednie koło mi zaczęło uciekać. No fajny, mogę to nagrać, fajny ślad został po tym moim. No leciałem bokiem ładnie tam, no, ale nie przewróciłem się, nic się nie stało. No i co, fajnie się jedzie, bardzo się fajnie jedzie. Jak widzicie, znowu w las skręciłem, no ciągnie mnie do tego lasu, no. Na Krzeczyn Wielki teraz lecę. Jestem za Chrostnikiem w zasadzie. Zjadłem pół Snickersa.
nie mam nic mądrego do jedzenia, mam tylko właśnie tego Snickersa podwójnego i tego Yifooda. 2 litry w Camelbacku picia i jeszcze jakiegoś Oshi. I na moje nieszczęście kupiłem Oshi bez cukru, a proste cukry mogłyby się przydać. Jakieś dekstrozę może sobie gdzieś... Nie, gdzie ja kupię dekstrozę? No zobaczymy. Na razie siły jest. Nie ma problemu. 20,29 km przejechane. No i jedyne co, no to te drętwienia troszeczkę dokuczają. Miałem odcinek, gdzie dosyć mocno padało, ale już powoli wysycham. Bardzo lubię tą kurtkę z Softshella. To jest, nie wiem czy to jest jakaś firma, Rogelli, nie wiem co to jest. Kupiłem ją, ona dosyć droga była, bo chyba ze 3-400 kosztowała, ale i na kajakach ją używałem, i na rower ją używam, i czasami naprawdę to jest Softshell. I to naprawdę strasznie dobrze działa. Deszcz padał, było mi w zasadzie wyrąbane. Pierwszy raz było mi zimno w nogi, bo jestem w krótkich spodniach. Ale nogi tam zmarznąć to nie problem. Tym bardziej, że są rozgrzane. Mucha usiada na obiektywie, nie wiem czy ją widać. Poszła. Dobra, odpoczynek 2,5 minuty, 3. Tyle co nagrywałem i lecimy dalej. Dobrze jest. I żeby nie było, nie mam słuchawek, tak żebym nie słyszał innych aut, czy jakby coś się działo na drodze. To są słuchawki dokosne, przez co wszystko słyszę. Mimo, że teraz mi leci muzyka, słyszę jak pięknie ptaszki ćwierkają. Słyszę co wy tam gadacie za monitorem, wszystko dobrze słyszę, moi drodzy. Także lecimy dalej i trzeba będzie zaraz się zaopatrzyć w jakąś wodę niegazowaną, bo zaraz mi się Camelback skończy. Ogólnie fajnie, że jest taka pogoda jaka jest, czyli że jest w miarę chłodno. Nie wiem ile stopni, nie chcę się tutaj przezmieniać na tej Sigmie, ale mało piję. A ogólnie ja średnio tak piłem około 2 litrów na 40 km, taki mój przelicznik był. Zależnie oczywiście od pogody, od przewyższeń, od zmęczenia, ale 2 litry to było takie ten, więc na 100 km no to powinienem trochę tego picia mieć. A zobaczymy. Każdy będzie w filmiku jak wcinam, nie? Ale cały czas jednego batonika wcinam. Piękny raz. Tu jestem za Gorzycą. Także moi drodzy, przyjechałem na szczelnicę swojego klubu. Mam tutaj 36,78 km. Latają koło mnie dwa hafcesy, albo trzy szerszenie. Przez chwilę cały czas latały. Pozdrawiamy szerszenie. Jakby kto nie wiedział o co chodzi, zobaczy sobie moje zawody Trigan, gdzie zostałem użarty 4 razy przez różne szerszenie. Nie spodobał mi się kompensator za aerki. No tu jakieś gniazdo się zrobiło. Także jeżeli ktoś, moi drodzy, jest z okolic, chciałby postrzelać, to często są strzelania w niedzielę. KS Glauberyt, Trzebienica, Strzelnica. Serdecznie zapraszamy. Natomiast ja, moi drodzy, lecę dalej. Jak mi się jedzie? Jak człowiek się nie myje, to jedzie, nie? Nie, no powiem wam, że tak spodziewałem się, że będzie lepiej trochę. Spodziewałem się, że będzie lepiej. Największy problem to jest drętwienie. O, występuje cholernie. Cóż, zobaczymy jak to będzie. Nie mam nawet połowy jeszcze zrobionych kilometrów. Także... No zobaczymy jak to będzie. Może charakterem coś się jeszcze poddepcze parę kilometrów. Albo i nie. Póki co czas się zabierać. 47 km. I 15 metrów. No i pierwszy jakiś taki symptom braku kondycji. Typu dosyć taki intensywny ból dwugłowego z lewej strony. Z prawej delikatnie bardzo.
ale też już zaczynam go czuć. Ale nie zamierzam absolutnie jeszcze rezygnować, ani nic w tym stylu. Zresztą jestem 30 km od domu. Myślę, że dojadę do domu na około 77 km i resztę dokręcę już po swoim mieście, bo będzie też już i ciemno prawdopodobnie. Nie wiem, zobaczymy, ale czuję, że zrobię to. Aczkolwiek jest dosyć trudno, no. Ciężko na razie jest. Znaczy, ciężko. Mam porównania, kiedyś jeździłem, jak robiłem kiedyś setkę. Aczkolwiek tam ta setka była trochę oszukana. Znaczy oszukana, zrobiłem 100 ponad kilometrów, tyle że to było tak, że rano coś tam nakręciłem kilometrów. Później pojechałem do miasta obok podpisać umowę z młodymi na ślub. I później wróciłem i dokręciłem te kilometry, więc to było takie na dwa razy. Tutaj walimy na raz, więc w zasadzie po 5 latach robię w zasadzie życiówkę, tak do mnie dotarło teraz. Aczkolwiek nie sądzę, żeby to powinien być problem. Kiedyś, teraz. No zobaczymy. Zobaczymy. Już jakieś dyskomforty się robią. No i te ręce cierpnące i nogi. No to jest już irytujące, no ale na to nic nie poradzę za bardzo. Na następnym przystanku jeszcze CBD wleci i tyle. Wypiłem coś a la Monster, jakiegoś tam rok, coś tam, nie wiem, jak się nazywa, z kofeiną. A podskoczyło mi troszeczkę skurcz, tętno, tak? Puls. Puls mi podskoczył, ale niewiele. Natomiast niewiele jakoś, ale tam powiedzmy 5-10 nawet, znaczy to w sumie dużo. Nie wiem, jak takie dziwadła na mnie te monstery i na energetyki działają, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, bo zawsze preferowałem jedyną rzecz, którą na mnie działa przed treningiem. Na normalny trening zawsze brałem chyba 200 mg, poprawcie mi jednostkę, jeżeli się mylę, monowodzianu kofeiny. To jest po prostu kofeina w tabletkach i to jest jej odpowiednia forma, tak jak mamy jabłczany, cytryniany, jakieś tam substancje, no to jest monowodzian kofeiny. I to dobrze na mnie działało, to naprawdę dawało mi kopa, bo w zasadzie kawę piję, jeżeli piję dla smaku, nie czuję pobudzenia od niej. To samo w zasadzie z tymi monsterami, z tym wszystkim. Jak już piję, to raczej dla smaku. No dzisiaj tak bardziej na testy kupiłem, żeby zobaczyć, czy się coś zmieni. No coś tam się zmieniło, więc na pewno lepiej niż kawa to działa. A jak robiłem takie bardziej intensywne treningi, to brałem 400 mg monowodzianu kofeiny i chyba, już nie pamiętam, 2 gramy tauryny. I to też fajnie, fajną synergię stworzyło. Aczkolwiek tego starałem się unikać, bo zawsze starałem się tą minimalną dawkę brać, żeby to dobrze wchodziło. Dzisiaj nic nie wziąłem, żeby nie było. Zresztą tą kofeinę gdzieś mam, ona jest pewnie po terminie, ale to jest związek chemiczny, więc najwyżej może być słabsza lekko. Dobra, lecimy, bo już 3 minuty gadam, 3,5, lecimy dalej. Także moi drodzy, 60 km nakręcone. I co? Troszeczkę te nogi już zaczynają dawać o sobie znaki, ten dwugłowy. Poza tym dosyć mało piję, bo wypiłem dopiero 2,5 litra, nie więcej, 3 litry. Na 60 km to jest dosyć mało, ale też pogoda była wcześniej, teraz słonko wyszło, jest gorąco, a wcześniej była ok. Oczywiście teraz chcę uspokoić puls, teraz mam 151, bo wiecie, że kreatur głupi jest. Była akcja, że zobaczyłem gdzieś dwóch kolarzy. Mi się zawsze wtedy lampka zapala, o tam też jakiś kolega jedzie. No i ktoś tam sobie robi elegancko trening, no to co, kreator będzie za nim jechał? Oj, głupi. Pocisnąłem, tam leciałem około 40-42 na godzinę przez parę kilometrów. Znaczy parę, no 2-3 kilometry. No i puls mi skoczył na 191. No i nadal, mimo że zwalniam i tak dalej, to coś nie mogę uspokoić serducha. Teraz poczekam, że spadł mi chociaż do 120, zanim ruszę. 145 mam, niech on sobie spadnie powolutku. I ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej. Już jestem cały zmachany, mokry, leje się ze mnie. To czuję. Ale czuję, że dam radę, no. Mówię, bardzo dużo daje mental, psychika, to jak na przykład się nastawiacie, co... Ała! Co to było? Coś mi ugryzło. Mniejsza o to. Także moi drodzy, psychika bardzo dużo daje. Teraz jestem w takim niezwykładnym miejscu, dlatego nie ma co dalej nagrywać.
Lecimy dalej. Zrobiłbym ładniejszy karek, bym podniósł rękę, ale mi się nie chce. No dobra. Jestem nad rzeką, jeszcze czarną. Za chwileczkę połączę się z Kaczawą. Nie, przecież to jest Kaczawa. Co ja gadam za bzdury. To się łączy wcześniej. 77,11 km. No co mogę powiedzieć, ból jest mięśni duży. No i nadrabiamy psychom. No i tyle. Coraz rzadziej już nagrywam, bo mi się nie chce. Ale 76, dokręcę tą stówę. Jedyna opcja, żebym nie dokręcił tej stówy, to musiałby mi odciąć światło. Wszystkie inne rzeczy, no to trudno. Ból i tak dalej, no to życie. Ale faktem idzie mi to bardzo parszywie. Myślałem, że troszeczkę lepiej to pójdzie. No ale cóż, 5 lat niejeżdżenia. Niedawno jeszcze miałem 50% płuc zajętych i leżałem pod tlenem, także... Lekarz approved. On powiedział, że w sierpniu nie mam szansy na kajak, żeby pływać. A tak swoją drogą jeszcze. Byłem 4 lata temu u lekarza kręgosłupowego, takiego dobrego. To powiedział, że absolutnie nie mogę jeździć na rowerze, na kajaku. I w zasadzie jakby tak zaczął wymieniać, a zaczął wymieniać, to żadnego sportu nie mógłbym uprawiać, bo wszędzie nie mam albo... No to kręgosłup urazowo jest jakoś, tak? Na rowerze powiedział, że kategorycznie jedna z gorszych opcji, bo tam duże uciski idą na lędźwie. Chociaż ja mam lędźwie piersiowy, szyjny. No ale co, moi drodzy? Jakbym słuchał się lekarzy, to bym po prostu usiadł na dupie i już nic nie robił. Trzeba słuchać swojego organizmu. Tak samo jak mi mówili po COVID-zie, że tyle czasu będę wracał, bo bardzo ciężko przeszedłem, tak? Lekarz powiedział, że kilkanaście godzin bym wyjechał. Źle przeszedłem. Miałem zajechane płuca, także jak rękę podnosiłem, to mi brakowało tlenu. A jak widać, organizm przez to, że wcześniej był trenowany przez lata w jakiś tam sposób zawsze, no to gdzieś szybciej się regeneruje jednak. Takie jest moje zdanie. Moi drodzy, nie chcę tutaj robić za żadnego moralizatora, czy jakiegoś motywatora w zasadzie, bo motywator ze mnie jak z koziej, no. Ale mówię, mam sobie coś do udowodnienia i dokręcę tą stówę. Dokręcę tą stówę. Także, moi drodzy, mam nakręcone 85 km już. Jestem w Gdyńskim Parku. Z ciekawostek spotkałem pewnego rowerzystę. Zatrzymaliśmy się na światłach. Zagadał odnośnie czegoś tam, jak się przejechało i tak dalej. Po chwili pada pytanie, czy mam elektryka. No mam, mam rower elektryczny. I po chwili pada pytanie, kreator? Także jeżeli to oglądasz, drogi kolego, napisz komentarz, pozdrowionka. Bardzo miłe spotkać gdzieś tam widza, jak się jeździ gdzieś. W ogóle jak gdzieś jestem, jak się odzywacie. A często się odzywacie. Czy na giełdzie gdzieś mnie spotkacie, czy coś. Ostatnio ktoś na promie mnie widział w Świnoujściu. Bardzo miłe, jak podbijacie, zbić pionę. Albo cokolwiek. Mi zostało 15 km. Jakieś 2 km temu zaczęło się odzywać kolano. I to nie to, co miałem kontuzję ostatnio, lewe, a prawe, ale z kolanami ja zawsze na rowerze miałem problem, bo bardzo siłowo też cisnę w te naduszacze do przyspieszania. I w ogóle, kurczę, ja w tym całym stroju to pewnie wyglądam, jakbym szedł, kurczę, na marsz kijów i linijek. No ale cóż, to mi kiedyś łeb uratowało, to oczy, bo komarów jest pełno. No, czapeczka zapobiega, żeby mi pot się nie lał na ryj, znaczy na buzia. No i, moi drodzy, mam teraz taki pomysł. Do domu mam, jakbym teraz pojechał, około 6 km,
ale żeby było takie, wiecie, nie, że równo 100 km coś, chcę tak zaznaczyć, że to jest, nie wiem, kilometr, 101 km zrobię, czy tam 100,5 km, tak żeby nie było gadania, tym bardziej, że akurat później strawę włączyłem troszeczkę niechcący i na strawie mam pół kilometra mniej, także dokręcę sobie, moi drodzy, tą setkę. Bardzo ten e-food, co cały jadłem, długo on wchodzi. Lepiej się sprawdzają batoniki energetyczne albo zwykły Snickers, powiem wam, jeżeli o takie coś chodzi, a najlepiej to banan, ale nie było na stacji bananów, nie dziwię się. Także ja dokręcę, moi drodzy, 10 km tutaj, wtedy mi zostanie 5, do domu będę miał około 6 i najwyżej jeszcze koło domu zrobię jakąś pętelkę, jeżeli by mi coś tam brakowało. No i zobaczymy. Także ja nie przepłynę całej Polski kajakiem, tak? Ach, ci lekarze. Abstrahując od tego, że już nawet jakieś alamorsowania były, czy saunowanie z nacieraniem się śniegu, śniegiem, to było z 3 tygodnie, 4 od COVID-a. No tak, grudzień w styczniu, no. Także nie ma co się łamać do przodu. Dobra, zjem sobie ostatni batonik, mi został. No i to musi mi starczyć na 15 km. No i teraz, mimo że mam jeszcze wodę w Camelbacku, nie wiem ile, to przechodzę już na Oshi. Troszeczkę lepiej potrzebuję się nawodnić. A tam pewnie trochę soli, bo wiecie o czym mówię, już zmęczony jestem trochę. No i będę cierpiał. Jutro natomiast na kajak, także jutro odgórna część dostanie. Wczoraj też byłem na kajaku w sumie. A powiem wam jeszcze tylko jedno. Wiecie, jak się czujecie, jak po roku czasu wsiadacie na rower i to najlepiej taki typu MTB, kolażówka czy cokolwiek, co nie ma takiego fotela jak na rowerach miejskich. Wiecie, co się dzieje z waszą pupą? Osiemdziesiąt siedem, 15. Fajnie, bo chłodno się robi. Jest już po 19, chyba 20 już jest w zasadzie. No i w parku drzewa. Przyjemne. Dziewięć dych mamy, a dokładniej 90,7. Ale za mało nakręcone, żeby do domu jechać. I znowu tędy jadę. 97,78. A różnica między Sigmą a GPS-em jest taka, że jak się zatrzymuje, to on mi wstrzymuje i po chwili łapie, dlatego tam jest zawsze rozbieżność kilometra czy dwóch, ale dokręcę tak, żeby było na GPS-ie dobrze. Consider it done. W domu dogram, koniec. Także, moi drodzy, jeżeli ktoś wam mówi, że czegoś się nie da zrobić, a wy chcecie to zrobić, to nie dyskutujcie, tylko ruszcie dupę i to zróbcie. Według GPS-a 101,12 km, według licznika 103,14. Dobranoc. No i, moi drodzy, warto by było jeszcze nagrać jakąś końcówkę, tak? Także jak widzieliście, udało mi się to wczoraj przejechać. Przez ostatnie 20 km jechałem już praktycznie na stojąco, bo nie szło usiedzieć. No ale to jest kwestia tego, że bardzo długi czas nie jeździłem na rowerze, tak? Mówię tutaj o bólu pupy. Kolka, to może być ciekawe. Próbowałem mieć taką bardzo delikatną kolkę przy 87 km, ale to była taka
jakby próbowała mnie złapać minutkę i jakby odpuściło, nawet nic takiego się tam nie wydarzyło, więc to jest dosyć ciekawe. Co więcej wam mogę powiedzieć? No wynik jest, na kogoś kto jedzie, to się będzie śmiało z tego, no bo czas samej jazdy tych 100 km to jest 6 ponad godzin. Tutaj wam postaram się wstawić screenshoty z Strawy. Średnia prędkość 15 na godzinę. Żal, bo pamiętam, że jak jeździłem faktycznie kolażówką i po czarnym, no wiadomo, kolażówką, no to wiadomo, że po asfalcie. Ale jak robiłem taki trening 40-kilometrowy, czyli 20, przerwa 20, no to miałem 34-35 średnią prędkość, więc no tutaj jest, no jest jaka jest, ale bardziej tutaj chodziło o to, żeby to przejechać. Łączny czas całej wyprawy, czyli z odpoczynkami, zatrzymaniem się, pokupienie picia, to było chyba 8 z hakiem godzin, prawie 9 chyba w zasadzie nawet, no to też dosyć dużo. Jak się czuję? Dzisiaj jest kolejny dzień? Dobrze się czuję, nic mi w zasadzie nie jest. Wczoraj miałem taki, moi drodzy, troszeczkę ból, no mięśni, no to nóg dwugłowych, to mówiłem. I rąk, o dziwo, nie wiem dlaczego ręce. Od jakby przedramienia, od wewnętrznej strony przedramię, biceps i bardzo delikatnie triceps. Być może, że później jak jechałem na stojąco, to cały czas się opierałem na tą kierownicę i ręce były cały czas mocno obciążone, to jest jedyne co mi przychodzi do głowy. I to jest taki ból, który pojawił mi się też na kajakach. To jest taki bardzo podobny, jak miałem kiedyś ból reumatyczny, czyli po prostu was boli ten mięsień takim strasznie tępym, mocnym bólem. I zazwyczaj po treningu biorę sobie zimny prysznic. No wczoraj stwierdziłem, że poleję sobie gorącą wodą te dwugłowe od nóg i takie lałem wodą i powiem wam, że ten ból całkowicie ustąpił. Jeżeli ktoś zna, czym jest spowodowany ten ból tak fizycznie, w sensie co się wytwarza w komórkach, w mięśniach, że to tak dziwnie boli, to byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź, bo to jest mocno interesujące. Interesuje mnie to, tym bardziej, że będę musiał sobie z tym prawdopodobnie w jakiś sposób poradzić, jak będziemy płynęli z kajakami. No bo ostatnio to miałem, dodatkowo zacząłem marznąć i ten ból był, całą noc nie spałem, ten ból był niewyobrażalny. Wczoraj żona mnie natarła, to co jest alkohol i eukaliptus, chyba jak się nazywa, każdy to zna za dzieciaka, patrzę na to, amol. To na nogach, które miałem rozgrzane po kąpieli, to było całkiem spoko, aczkolwiek miałem takie uczucie płonięcia nóg. Natomiast na rękach to nie za bardzo pomogło i nie zadziałało, więc jestem ciekaw, czy to trzeba będzie posmarować sobie wieczorem, żeby... Nie wiem, jaki proces tam zachodzi, czego brakuje, bo może wystarczy, nie wiem, witaminę łyknąć, albo kwasy omega jakieś, albo coś i będzie już dobrze. Nie miałem nigdy wcześniej takich bólów, ostatnio one mi powstały, jak coś robię, tak? Nogi dzisiaj są całkowicie sprawne, myślę, że mógłbym taką trasę już strzelić od razu, drugi raz. A minęło od tej trasy ledwie 13 godzin. Natomiast dzisiaj będzie kajak. Ręce troszeczkę jeszcze bolą, czuć te mięśnie, tak jakby ala zakwasy, ale takie bardzo słabe. No, ale ogólnie jest ok. I teraz, moi drodzy, rzucam wyzwanie. Rzucam wyzwanie dla osoby, która wiem, że jest w stanie zrobić to 100 km. Wiem, że wcześniej jeździł na rowerze dużo. Ostatnimi czasy z wymówek braku czasu, bo też jak troszeczkę pożej mam, przestał troszeczkę jeździć i myślę, że to będzie motywujące, jeżeli powiem, że do końca czerwca rzucam wyzwanie, żeby przejechał również te 100 km. A mowa tutaj o Mariuszu. Mariusz, masz piękne miejsca, gdzie możesz pojeździć, całe Świnoujście, Karsibór, do Kaminkę możesz polecieć sobie do... No, mnóstwo masz pięknych tras, także troszeczkę chcę cię zmotywować i rzucam ci wyzwanie na zrobienie 100 km. I w sumie tak sobie jeszcze pomyślałem, że jest taki jeden gałgan, któremu można by było rzucić to wyzwanie. Jest o wiele młodszy ode mnie, powinien sobie z tym bez problemu poradzić. A że po maturach ma dużo czasu, to też może przyjąć to wyzwanie, myślę. Kubuś, Abuk, Maruda, Bobo, dajesz jeszcze i ty. Macie, chłopaki, wyzwanie rzucone? Być może wy mi jakieś wyzwanie też rzucicie? Ale mi się wydaje, że to takie fajne, motywujące może być. Także chłopaki,
Wierzę w waszą uczciwość, więc wiem, że jeżeli chociażby mi powiecie, że przejechaliście te 100 km, to nie musicie mi to w żaden sposób udowadniać, bo wiem, że to zrobicie. Także go on. A ja, moi drodzy, biorę się za sklejanie filmu. GoPro już podpięte. I zrzucamy filmik i na vloga. Jak wam się podobało, łapa w górę, moi drodzy. Dobrego dnia, trzymajcie się i narazka.